woda opadła i jest bardzo różnorodna ryba. Nie można się nastawić na jedną rybę, która daje gwarancję zwycięstwa. Myślę, że myślę, że około 5-10 minut będę wiedział dokładnie, co mam łowić. Ale trzeba dzisiaj mieć trzy rodzaje zalęty. Na drobną rybkę, czyli muchlejeczki, na grubszą rybkę, czyli leszczyk, większa płotka i na małe płotki, która może dać dzisiaj też pozytywny wynik. Powiedz, Artur, czy spodziewasz się tych leszczy, które tutaj donoszą inni, co są z treningów, tutaj największy padł 3 kg? Ciężko będzie, ponieważ były trochę spadki temperatur. Woda opadła, jak widać, o metr, a to warunki się zmieniają diametralnie. Również może być, jak i nie może być, tak? Czyli po prostu nie możesz, dopiero po zważeniu będziemy widzieli wyniki, będziemy widzieli, jaka rybka zwycięża. Ale sprzętowo jesteś przygotowany na takie uderzenie, tak? Człowiek jest przygotowany, jeśli chodzi o robactwo, o kastery, o pinki, tak? O jokersa, o haczykową. To jest podstawa, żeby zawsze na każdych zawodach to musi być. Ponieważ nie wiesz, co się w trakcie może zmienić, co się może po prostu wytworzyć, jaką metodą trzeba łowić, tak? Zawsze trzeba mieć alternatywę. Nigdy nie możesz postawić na jedną kartę. Bo jak stawiasz na jedną kartę, zawsze możesz przegrać, bo w trakcie 3 godzin ryba się zmienia. I to jest podstawowa zasada wędkarskiego połowu ryb, tak? Ale patrząc na twój stojak, to na przykład na metodę odległościową dzisiaj się nie przygotowałeś. Dzisiaj metoda odległościowa nie, ale baty wchodzą w grę i metoda skróconego zestawu, tak? Bo mi się wydaje, że te dwie metody będą podstawą do dzisiejszego zwycięstwa. Okej, dzięki, porozmawiam po zawodach. Na razie. Pozdrowić kolegów. We'll be right back.
bardzo ciężko dzisiaj się łowi, ponieważ ta uklejona i nie ma blisko. Trzeba ją łowić bardzo daleko. Na 6-7 metrowy kij. A 3 godziny łowić tak, to jest naprawdę bardzo ciężko. Trzeba nęcić daleko. Trzeba mieć odpowiednią zanętę do nęcenia troszeczkę dalej. Bardzo duże utrudnienia są małe jęziki, małe wzdręgi, małe krasne pióreczki. Pokazują, że bardzo ciężko się łowi, tak? Że każde nęcenie wędki daje małą rybkę. A jeśli chodzi o uklejeczki, to konsekwentnie za każdym razem powinna być rybka. A jakiego wyniku się dzisiaj spodziewasz na koniec? Ja myślę, że tutaj w granicach 5-6 kg powinno sektor wygrać. Nie wiem jak tam, bo słyszałem, że tam rybka bardziej jest agresywniejsza. To myślę, że dziś wynik, jak będzie 9-10 kg, to powinien być zwycięski. To bardzo dobry wynik, jeśli chodzi o dzisiejszy dzień. O, widzisz, już ta rybka stanęła, tak, ona już nie uchodzi. Więc po prostu wchodzi i ryba odchodzi. Ta uklejeczka jest bardzo ciężko dzisiaj ją łowić. Fachowcy mogą to robić.
Szanowne koleżanki i koledzy, zanim przystąpimy do ceremonii zakończenia zawodów, powitajmy bardzo serdecznie kolegę prezesa Emiliana Pilcha. Zanim ogłosimy wyniki również, kilka miłych uroczystości. Złotą odznakę PZW za zasługi dla wędkarstwa polskiego, uchwałą Zarządu Głównego, otrzymuje w dniu dzisiejszym. Kolega Mariusz Lamorski. Brawo. W tym roku mamy jednego sędziego krajowego więcej. Na Pucharze Religii powołano komisję egzaminacyjną, w której ja również wchodziłem w skład. I egzamin na sędziego klasy krajowej zdał z wynikiem bardzo dobrym. Nad jednym pytaniem miał tam pewne wątpliwości, ale tak to wszystkie ok. Dlatego nie celujący. Tak. Był bardzo dobry. Zdał Zbigniew Juras. Gratulacje. A pytanie było to twoja rola. Teraz dopiero się zamawia. To jest licencja. Ale wam pokażę. To jest odznaka sędziego. Jak ktoś zobaczy, to jest sędzia klasy krajowej i to jest czapka. Charakterystyczna, czerwona czapeczka. Czerwone noszą sędziowie klasy krajowej. Proszę. No nie łoszczyk się, trzeba było przejść. Tak. Na temu trzeba będzie napisać. Gratulacje. Dziękuję bardzo. I licencję sportowca w dyscyplinie spławikowej otrzymuje Grzegorz Działkowski. Nie miał na mistrzostwach Polski, proszę bardzo. I teraz możemy od... I brawo dla młodzieży. Znowu nie obuziaka. Ty to wiesz, gdzie się ustawić. Drugie miejsce Jadwiga Filczer, punktów 11. Trzecie. Lagórska Barbara, punktów 14. Drugie miejsce Działkowski z punktów 9, z tym, że Marek miał 24 tysiące wagę, a 21 tysięcy miał Działkowski. No proszę, jak się junior doczłapał, no. Całego roku, czyli klasyfikacja wędkarz roku. Bogut Dawid 72 punkty. Rubasiewicz Michał II 49 punktów. Trzecie Skurpiel Klaudia 48 punktów. Czwarte Wasiak to się staje już. Drugie miejsce Jadwiga Pilcze, punkt 57. Trzecie miejsce Barbara Nagórska, punkt 90. Czwarte Zaganowska Bożena, punkt 62. Poprawiła ostatni raz. A były nieładne? No, byłaś moment troszkę. To nie mogliście większe? No tak, tak myślę, że będzie więcej. Strakowski Władysław, 103 punkty. 108 punktów. Trzecie Działkowski Grzegorz, 95 punktów. Puste. Włochowski Andrzej, 76. Lubaciewicz Andrzej,
74, Orna Artusa 73. Jak nie wiem co. Zakończymy się tutaj. 10, Nowakowski Artur 67. O puchar prezesa. Jest to impreza o wieloletniej tradycji, bo jak sobie przypominam, to już 30 lat temu, bo sam w niej startowałem kiedyś, około 30 lat temu. Później kilkakrotnie sędziowałem też tą imprezę, a teraz mi przyszło wręczać puchary, z czego też jest, bardzo się cieszę, że widzę również dużo osób, które zaczynały wtedy, co i ja zaczynałem. Przypomnę chociażby oficerów Kazia i jego żonę, czy Tadzia Żulickiego, bo już wtedy chyba startował. Przypominam sobie też tych starych zawodników, których już z nami nie ma, ale o których również trzeba pamiętać. Byli to członkowie kadry, Ziomkowie, Nowaczykowie, pani Powiedzińska, pani Sowińska, Franek Dobrychłop. Także również składamy im gratulacje i myślimy o nich, bo często wy uczyliście się od tamtych zawodników, którzy już aktualnie nie startują w zawodach. Życzę wszystkim, którzy otrzymali puchary, ale nie tylko, którzy dzisiaj łowili, jeszcze lepszych wyników w następnych latach i gratuluję, bo dzisiejsze wyniki na tych zawodach, aczkolwiek nie były jakieś wielkie, rekordowe, ale jak na to łowisko i na te warunki, to były bardzo dobre i myślę, że wszyscy wyjdą zadowoleni i spotkamy się w przyszłym roku na kolejnej edycji Pucharu Prezesa. Jana Procha, to był prezes, który kilkadziesiąt lat temu prezesował w Okręgu. No i również o nim też trzeba pamiętać. Dziękuję bardzo. W imieniu Okręgowego Kapitanatu Sportowego podziękować wszystkim organizacjom, kołom, które organizowały zawody czterokrotne, Mistrzostwa Okręgu, Kapitanat i tak dalej. Koło Troć, koło Lipień, koło Pyrzyce, koło Kiełbik, koło Kolejarz ze Stargardu, także tym kolegom, zarządom tych kół bardzo serdecznie dziękuję. Liczę na dalszą współpracę w latach następnych. Chciałbym również podziękować kolegom, koleżankom i kolegom sędziom za sprawne sędziowanie. Oni dzisiaj szybciej wyliczyli cały rok i my zdążyliśmy zjeść. Albo tak wolno jedliśmy, albo oni tak szybko liczyli. Coś w tym było. Także wszystkim serdecznie dziękuję. Zawodnikom również. Zobaczcie, od 2-3 lat spokojnie sobie rozgrywamy zawody, nie ma protestów, nie ma awantur i chyba o to chodzi, żeby tu była miła, koleżeńska, sympatyczna, fajna atmosfera, żeby za każdym razem chciało się na kolejne zawody jechać. Serdecznie dziękuję.